dziesiątki! Na ziemię! Na ziemię! Cholera! Gówno widzę! Coś nadjeżdża! Pojazdy wroga! Jadą szybko w naszą stronę! Rany boskie, tu jest jeszcze gorzej! Ależ z was ten paki. Hej, formują się tam na dole. Marlow, ile mamy czasu? 5 do przekazania. Nie ma sprawy. Będziemy tam za 3. To znaczy, ja mam przyjemność grać w taką postać Haggarda, który bardzo dużo klimatu do tej gry dodaje. To znaczy, on oprócz tego, że jest żołnierzem, że jest profesjonalnym żołnierzem, to jest strasznie ciekawym facetem. Ja jestem bardzo ciekaw reakcji ludzi, którzy będą grali w tę grę, bo tam jest dużo takiej, nazwałbym to obyczajowy, takiego właśnie żołnierskich pogaduch, gadania, takiego, z którego coś może wynikać, a nie musi wynikać. W każdym razie ta gra jest taka bardzo fabularna, bardzo ludzka, to znaczy jest tam dużo fajnych rzeczy oprócz samej akcji. I to ja myślę, że to jest atut tej gry, że ona jest właśnie taka wciągająca, no tak jak wciąga dobry film z dobrym scenariuszem. To znaczy, postaci są bardzo zróżnicowane i przez to każdy tam coś znajdzie fajnego. No i cała intryga jest fajnie poprowadzona. No, co do tego, co do grafiki i tak dalej, to się nie wypowiadam, bo to jest jakby kwestia oceny każdego z was. Natomiast ja, który już widziałem różne gry i uczestniczyłem w nagraniu, no tutaj bardzo jestem mile zaskoczony. Ale to każde kolejne gry są coraz lepsze i tak będzie cały czas. Ta jest naprawdę interesująca. Polecam.